No więc tak, sytuacja wygląda dosyć zabawnie, ponieważ dotąd nacjonaliści na polskim YouTubie totalnie dominowali i teraz się dopiero zorientowali, że ja piszę w kontrze do nich historię Polski bez mitów. I różne kłamstwa się na mój temat mówi i różne nadużycia, na przykład jak mi się zdarza powiedzieć Anglicy, w odniesieniu do XVIII wieku to jest wielkie halo, bo przecież to już była Wielka Brytania. Nieważne, że ja mogę powiedzieć, że zgodnie z prawdą, że mimo unii ze Szkocją nadal Francuzi mówili na Anglików les Anglois, nie les Anglais jak dzisiaj, tylko les Anglois, les Anglois, nie les Anglais, tak jak dzisiaj. I się nic nie zmieniło. Bo się nic nie zmieniło, wszyscy mówili Anglicy. No ale dobra, prawda nie interesuje ludzi o nacjonalistycznych poglądach. Ich interesuje to, żeby udowodnić, że Polska jest w ogóle piękna, święta, jędrna, a wszystkie kraje, zwłaszcza zachodnie, cudzoziemskie, zwłaszcza zachodnie, to są jakieś obszczmurki, które tylko chcą zgwałcić tą świętą Polskę. No i w związku z tym piszą im, opowiadają i piszą różne brednie. Jak na przykład ostatnio Patlewicz opowiadał Duby Smalone o Walezym. Henryk Walezy, o którym jest bardzo popularna książka Stanisława Grzybowskiego w Polsce, która mówi uczciwie o Walezym, więc można to od razu można to sprawdzić. Henryk Walezy, idąc, absolutnie nie naraził naszego kraju na żaden wielki problem, więc mówienie w ten sposób jest po prostu antyzachodnią propagandą, antyfrancuską propagandą. Henryk Walezy myślał, że nie będzie panował we Francji, ponieważ, że dziękujemy biednej Francji. Tutaj królem Francji był niezły, a królem Polski byłby dobry, gdyby nie. Dobra, tutaj proszę mi nie przeszkadzać, tak? Ja jestem przeziębiony i nie mam czasu się z wami przepychać. Powiem swoje i tyle. Więc tak. Przede wszystkim pisanie komentarzy, zanim ja jeszcze się rozkręcę, w ogóle temat uważam za niewłaściwe. Nie róbcie tak. Więc jeszcze raz, mi z trudem mówię, a powinniście to docenić, że prawdziwy historyk do was mówi, a nie jakiś nacjonalistyczny świr, i powiem wam, jak było. I teraz tak. Henryk Walezy myślał, że nie będzie panował nigdy we Francji. Jego brat Karol cieszył dobrym zdrowiem. Karol IX. Nic nie wskazywało na to, żeby on miał panować we Francji. Różnica wieku między nimi oboma była niewielka. W związku z tym, kiedy dano mu okazję, żeby zostać urzędnikiem w Polsce, zwanym królem, bo polski król to nie jest król, to jest urzędnik. I żeby było śmieszniej, Henryk Walezy, który jest uważany za takiego egzotycznego ptaszona, on wiedział to. W przeciwieństwie do tak wielu innych osób, tylko dwaj królowie cudzoziemscy, którzy się starali o tron Polski, doskonale wiedzieli, na co się piszą. To są Henryk Walezy i August II. Wszyscy inni byli totalnie zaskoczeni tym, że nasz kraj jest popieprzony, bo był popieprzony, ponieważ lud polityczny, czyli szlachta, wojowała z królem zamiast z nim współpracować. I to jest generalnie główna przyczyna rozbiorów. Rozbiory są w 98% naszą winą, ponieważ trzeba było to w końcu przerwać, ten zaklęty krąg niszczenia wszystkiego, no ale nie zrobiono tego. Nie było możliwości, żeby mieszczanie doszli wyżej, więc nie było świeżej krwi, nie było ludzi, nie było państwowców, ludzi myślących w kategorii państwo. Byli ludzie myślący w kategorii folwark własny. No więc w związku z tym, no się nie mogło udać. Dobra, Walezy mówi sobie tak. Zamiast zostać jakimś smutnym książątkiem we Francji, to se będę urzędnikiem w Polsce.
No to pojechał. No i przygotował sobie dosyć dobrze plac do rządzenia, dowodząc właśnie tego, że jak pisze Stanisław Grzybowski, to nie są moje teorie, tylko eksperta od tych spraw. Stanisław Grzybowski pisze o tym, że on się orientował w polskich sprawach i kiedy wiedział, że przepisy są przeciwko niemu i osłabiłyby jego siły polityczne, na przykład w sprawie połączenia skarbu królewskiego i państwowego, to on udawał, że nie rozumie, o co chodzi. No, domniemanie było, że nie rozumie. Mogło takie domniemanie być, ponieważ on udawał, że nie rozumie, o co chodzi. Tam wykręcał się, że gorzej rozumie łacinę niż on mówił po włosku. Oni mówili do niego po łacinie. On mówił po włosku tak sobie, Polacy mówili po łacinie zazwyczaj dosyć dobrze. To była jedyna rzecz, w której Polacy górowali nad Walezem. Generalnie Walezy ich wystrychnął na dudka, w tym sensie, że przyznał sobie dosyć dobrą pozycję do rządzenia, więc on naprawdę miał zamiar rządzić. Później umiera jego brat. Umiera jego brat Karol. No i on jedzie upomnieć się o rządy w Polsce. W każdym innym kraju byłoby po prostu, słuchaj ta, Polaki, ja się bardzo cieszę, że ja wam wasz król jestem, ale ja tam mam ojcowiznę, bratowiznę, czy jak to tam kto chce nazwać, bo to nie ma znaczenia. I ja chcę teraz to załatwić, żeby mieć i was, i mój tron, i to być dopiero potęga, nie? Fajnie, nie? No i by tak było. Dobrze, królu. Niech żyje król, niech żyje Polska, niech żyje Francja. Tak by było w każdym normalnym kraju. Ale Polska nie była normalnym krajem. Żeby on mógł pojechać do Francji, to musiały się zebrać Sejm, Sejmiki, Pierdziki, o Jezu, te dziady, czapy i tak dalej. Więc on, co on zrobił? No po prostu uciekł. Uciekł, bo wiedział, że ten, dopędził go patataj Tenczyński i mówi, królu, błagam, co ty robisz, co ty robisz? A Walezy mówił, no przecież wrócę, spoko. Musiałem tak zrobić, bo byście mnie maglowali rok, zanim byście mnie puścili. No więc potem już w Wenecji spotkał się z przedstawicielami polskimi i powiedział, że tak nawiasem mówiąc, Polska była tak zorganizowana, że funkcjonowała całkowicie dobrze z królem za granicą, tak swoją drogą. Dobrze w tym sensie, że w ogóle funkcjonowała. Dobrze to za dużo powiedziane. No więc on w końcu powiedział, że już w Paryżu, że chciałby to jakoś połączyć, ale nie ma jak, po prostu. Więc Stanisław Grzybowski mówi wprost, że Henryk Walezy nigdy umyślnie Polsce nie zaszkodził, tylko zawsze mówił otwarcie i jaki jest po zachodniemu, mówił jak jest. Mówił jak jest, na czym polega problem i tak dalej. Ci troszkę dumali, 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 w końcu wybrali nowego króla. Bardzo złego króla. Nazywa się Stefan Batory. Uchodzi za dobrego, ponieważ skutecznie walczył z Moskwą. Ale to głównie dlatego, że Iwan Groźny walczył nieskutecznie, bo to był świr. A nie dlatego, że Batory walczył tak skutecznie. W każdym razie Batory, który obrabował Gdańsk jak pirat, jak ostatni pirat, który Polski nie rozumiał i się do rządów nie przygotował, który wyprzedził po prostu Maksymiliana Habsburga, ale i się szybciej pojawił i wygrał ten wyścig, ale w przeciwieństwie do Habsburga niczego nie rozumiał z polskich instytucji. To, co się zmieniło na jego korzyść, to tak, jaką była potęgą Polska, to to, że podwyższono Turcy, których wasalem był, którym haracz płacił Batory, podwyższyli mu ten haracz, ponieważ teraz to jesteś król Polski, teraz to będziesz płacić większy haracz. Czyli zamiast ja, Batory, byłem słaby, jestem królem Polski, jestem silny, żaden Turczyn nie odważy haraczem mnie obłożyć. No właśnie odważy i jeszcze wyliczy, ile to martwe ciało słoniowe, słaniające się ledwo na nogach Rzeczpospolitej, można wycisnąć żywej gotówki z tego dla sułtana. Taką byliśmy potęgą, proszę was. Także i teraz, ponieważ Batory jest Węgrem, właściwie siedmiogrodzianinem, czyli tak naprawdę zwęgrzonym Rumunem,
Z dodatkiem niemieckim tym. Może jak trzeba powiedzieć, że z dodatkiem niemieckim wtedy Patlewicz napisze krytyczny film o Batorym, że Batory był częściowo Niemcem, jak każdy siedmiogrodzianin. Bo siedmiogrodziani są połączeniem Szekiełów i Sasów, czyli z węgierszczonych Rumunów, i którzy są zresztą Rumunów w sensie geograficznym bardziej, bo to jest jeszcze... Właściwie Szekiełowie są nieznanego pochodzenia do końca. To jest ten problem. Plus troszkę Sasów, tak jak tam nazywano Niemców wszystkich. I z tego jest Siedmiogród. Natomiast reszta, Rumunii, Mołdawia i Wołoszczyzna, no to jest troszkę coś innego. W każdym razie on Rumunem nie był, chociaż był. Kulturowo się do niego można odwołać, ale to jest tak troszkę na wyrost. W każdym razie trzeba wyraźnie powiedzieć, że jest to mieszka krwi niemieckiej w Siedmiogrodzianach, to może się przestaną tak chwalić tego pirata Batorego. Słowem, Batory, słowem, Walezy był z Polakami fair. Zrobił ucieczkę, bo musiał, nie miał innego wyjścia, bo myśmy nie byli fair. Traktowaliśmy królów jak więźniów. Natomiast Batory był z Polakami nie fair. Zamoyski wyrwał wiele włosów z głowy, żeby mu to uświadomić, że jest nie fair, że to nie będzie dobry pomysł. Batory zdobył różne tereny na wschodzie i myślał, że to sobie włączy do domeny. Był bardzo zdziwiony, jak się okazał, że nagle Sejm się tym interesuje i nawet jacyś posłowie z tej nowej ziemi idą do Grodna czy do innych Sejmów. Dla niego to było bardzo dziwne. On się tego nie spodziewał w ogóle. Także Batory był kompletnie przygotowany. No ale ponieważ to jest Węgier, człowiek wschodu, to nie ma w ogóle żadnego problemu, nie? Na pewno. Kolejna, Jan Piński z kolei mówi kompletne drdy mały o wpływie Brytyjczyków na rozbiory. Otóż były one żadne. Nie było żadnego wpływu Brytyjczyków na rozbiory. Jak się działo pierwszy rozbiór, 1772 rok, który wynikał z tego, że w Petersburgu były dwie partie. Jedna chciała całą Polskę ujarzmić, druga chciała podzielić się z Niemcami i ujarzmić tylko wschodnią część Polski. To było, ten spór wykorzystali Niemcy i Austriacy, ponieważ Rosja się upaćkała w długotrwałą wojnę z Turcją. I wtedy był dobry moment, żeby to wykorzystać i zawsze jak Rosja angażowała się w sprawy tatarskie lub tureckie, to wykorzystywano to i kazano się Rosji dzielić. I Rosja się dzieliła. Tak to wyglądało. Trudno mieć pretensje do dworu w Berlinie i w Wiedniu do tego wymuszenia się dzielenia, ponieważ wtedy były modne teorie, że Rosja pochłonie całą Europę. Dosłownie, dosłownie całą Europę. I uważano, że każde wydzielenie sfer wpływów z Rosją jest dobre. I w sumie mieli rację. No więc... Wpływ Brytyjczyków na pierwszy rozbiór był żaden. Ta sprawa ich w ogóle nie interesowała. Jeżeli chodzi o drugi rozbiór Polski, zresztą Brytyjczycy byli we wczesnych latach 70. w takiej trochę izolacji, dlatego że nie wyszedł im do końca ta współpraca z Fryderykiem Pruskim, im do końca nie wyszła i oni byli trochę w izolacji wzajemnej. Natomiast ponieważ Prusy, można powiedzieć, wybrały Rosję od Wielkiej Brytanii. I oczywiście kazały sobie za to wsparcie płacić, tak choćby naszymi ziemiami, ale generalnie wybrały Rosję. Więc Anglia była izolowana, miała zerowy wpływ na to, co się tu działo. Zresztą w Anglii była doktryna Bolingbroke'a, wtedy jeszcze mocno przestrzegana z lat 1700-kilkanaście. Bolingbroke był jednym z głównych ministrów między 1710 a 1714. Powiedział, że Europa Wschodnia nie leży w rejonach zainteresowań Wielkiej Brytanii, z wyjątkiem Gdańska i do dowozu drewna okrętowego, ewentualnie jakichś tam produktów z Rosji, to nie interesuje ich ten region. Się troszkę zmieniło w 1790 roku, wtedy Rosja znowu się mocno upaćkała w sprawy tureckie i zanosiło się na długą wojnę. I w tym momencie Stanisław August zdał sobie wreszcie sprawę, że Rosja, ponieważ on chciał Rosji pomóc w tej wojnie tureckiej i tą drogą Polskę wzmocnić. Ale caryca powiedziała, że polska armia i polskie wsparcie jest niepotrzebne.
W związku z tym, Stanisław August, opadły mu ostatnie klapki z oczu, które miał całe życie prawie, że Rosja jest przyjacielem Polski. On te klapki z oczu łączył z Narutowiczem, który, co ja mówię, Naruszewiczem, tym historykiem Naruszewiczem, Adamem Naruszewiczem, który mówił, że Germanie kontra Słowianie generalnie, taka była ich wizja. Trzeba było słuchać Kołłątaja albo innych, oni nie mieli uprzedzeń antyniemieckich, tylko mówili jak jest. W każdym razie, no ale nie słuchał Kołłątaja. Kołłątaja uważał za radykała, jakobina i w ogóle mnóstwo innych rzeczy, a mniej więcej Kołłątaj miał mniej więcej poglądy Davida Hume'a albo Adama Smitha, kompletnie nie był radykałem, ale Stanisław August się nie przejmował takimi dystynkcjami. W każdym razie on się w końcu dał namówić Ignacemu Potockiemu w 1790 roku, że zaufać Prusakom, dlatego między innymi, że Brytyjczycy mówili, że oni też pomogą, jakby coś. To był 1790 rok. I teraz Rosjanie wyplątali się ze spraw tureckich szybciej niż wszyscy sądzili i Prusacy się z Anglikami pokłócili, po prostu. I tak wyglądał drugi rozbiór. Więc można powiedzieć, że drugi rozbiór ma jakiś akord angielski w sobie, ale mówić, że Anglicy odpowiadają za coś, to trzeba być Janem Pińskim, czyli krótko mówiąc kompletnie zakłamanym, nacjonalistycznym dziwakiem. I tak to mniej więcej wygląda. Do niedawna na YouTubie hasali sobie, jak tylko im w duszy zagrało, te nacjonalistyczne świry, ale to się kończy. Powoli my, normalni historycy, będziemy odzyskiwać tutaj przestrzeń i wyjaśnimy to, jak to wszystko było. No i tyle. I bo historia Polski nie tylko nie jest historią imperium, ale historia Polski jest historią kraju o wielkich problemach, o tym, który wielokrotnie zmienił swoje granice, który miał mnóstwo problemów, nawet w porównaniu z innymi krajami, które mieli mnóstwo problemów, jak na przykład Hiszpanią. I tak powinniśmy mówić o naszych dziejach uczciwie, a nie nadymać się jak rozdymki i szkalować wszystkich, właściwie wszystkie osoby, które są pochodzenia z Europy Zachodniej, które miały cokolwiek do czynienia z naszymi dziejami, są właściwie już oplute. Jeszcze Clemenceau nie jest chyba opluty i marszałek Foch. To są chyba jedyne osoby, które pochodzą z Zachodu, czyli na przykład z Anglii lub z Francji, lub z Niemiec, Holandii, co tam jeszcze chcecie, które nie są jeszcze oplute przez naszych nacjololo domorosłych historyków, pożal się Boże. Tak to wygląda, także wyjaśnimy to wszystko i będzie normalność wróci w miejsce tych nacjogłupot. No to tyle, także kupujcie historię Polski bez mitów i nie wierzcie tym świrom, którzy plemiennie myślą, tak jakby jakbyśmy żyli w czasach normalnie Zulusów albo jakichś innych hotentotów.